A z nami jest szkoleniowiec KGHM Zagłębia Lubin Piotr Stokowiec przed starciem z Widzewem Łódź. Panie trenerze, na początek, tak tradycyjnie, zgodnie z naszą tradycją rozmów przedmeczowych, zapytam jeszcze o ostatnie spotkanie naszego zespołu, czyli o mecz z Koroną Kielce. No jak ten mecz wygląda Pana okiem już po takiej spokojnej i chłodnej analizie? Witam wszystkich. No oczywiście szkoda, stracone dwa punkty, bo myślę, że niezależnie od tego przebiegu tego meczu, jeśli ma się w 92 minucie wynik, nie można tego wypuścić. Tak się nie stało, tak jak już powiedziałem, tego doświadczenia i szczególnie jeśli chodzi o zabijanie takich meczów, wcześniejsze rozstrzyganie, czy nawet dotrzymanie tego wyniku końcowego do ostatniego gwizdka, no to się zdecydowanie musi poprawić, ale myślę, że jesteśmy na tyle zdecydowani na to, żeby tak było i konsekwentnie dążymy, żeby takie mecze się więcej nie powtarzały. Nie był to idealny nasz mecz i na pewno widzę tam dużo mankamentów. Musimy lepiej operować piłką, lepiej grać i chcemy w to już w najbliższym meczu z Widzewem pokazać. Także, że oddzielamy go grubą kreską. Nie był to łatwy mecz, ale właśnie z takiego trudnego meczu trzeba to dowozić do końca. To już jest historia, skupiamy się teraz już od kilku dni na Widzewie i to jest dla nas najważniejsze. Nie będę miał nic przeciwko temu, jeśli kosztem tego remisu przywieziemy 3 punkty z Łodzi. No właśnie. Widać było po zawodnikach i też po Panu, że ta bramka stracona w ostatniej minucie była taka dosyć bolesna, ale też moim zdaniem nie ma co też bić na alarm i jakoś przesadnie rozpamiętywać tego remisu, bo też seria tych ostatnich 5 meczów jest dobra, nie odnieśliśmy w tych meczach ani jednej porażki. No bardziej się skupię na tym rzeczywiście ostatnim meczu. Ja jednak gdzieś tam wewnętrznie moja ambicja nie pozwala mi przechodzić obojętnie obok takiego meczu i jednak delikatnie bije na alarm, że to się nie może powtórzyć. Tak, myślę, że generalnie trzeba te ostatnie mecze trzeba pozytywnie ocenić. I jestem z tego zadowolony, z progresu, jaki robi drużyna. Natomiast tak, skupiamy się już na tym, co przed nami. Nie zadowalamy się tylko tym, co jest. Zawsze ten ostatni mecz jest bardzo ważny. Także cieszę się, że potrafimy reagować, potrafimy grać. Ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu. Nie spłynęło to po nas, wręcz przeciwnie. Myślę, że jeszcze te nasze zmysły i takie poczucie, że jednak to była strata, a nie zyskanie 2 punktów, sprawi, że ta czujność nie będzie uśpiona i pojedziemy do Łodzi mocno skoncentrowani i źli. Ja nie jestem smutny, jestem bardziej zły na tę sytuację i z takim właśnie nastawieniem, z takim charakterem jedziemy do Łodzi, bo tam, jeśli chce się zgarnąć 3 punkty, trzeba pokazać dużo charakteru. No właśnie, teraz przed nami starcie z Widzewem Łódź. Co wiemy o tym zespole i co możemy powiedzieć, jaka jest jego charakterystyka? Zespół na pewno, generalnie, Widzew, akurat mogę tutaj powiedzieć, że moja historia trenerska zaczęła się też w pewnym sensie od Widzewa, bo po studiach, jak zacząłem samodzielną pracę jako trener w Igrach Suwałki, to później kolejnym etapem to były prawie 4 lata spędzone w Widzewie w roli koordynatora, w roli asystenta u trenerów Fornalika czy Janasa i tam udało się wywalczyć w czasie 2007-2010 2 awanse do Ekstraklasy z różnymi tam perypetiami i przygodami, ale to nie był stracony czas, tam się też kształtowałem jako trener. I tak można powiedzieć, że historia takie koło zatacza. Później była świetna praca w Lubinie, w Polonii Warszawa, w Zagłębiu, tutaj w KGHM Zagłębie Lubin. Po raz drugi w międzyczasie w Lechii Gdańsk. I jadę teraz jako pierwszy trener do Łodzi z Widzewem. Zdarzyło mi się wcześniej jako trenerowi Polonii. No niesamowita na pewno atmosfera i klub taki z duszą, z historią i myślę, że klub i drużyna pracuje na odbudowanie tej marki, tego Widzewa.
drużyna, która powstaje jako Beniaminek, sprawia dużą, można powiedzieć, no jest taką niespodzianką, takim czarnym koniem, która dobrze sobie radzi, dobrze punktuje. Myślę, że jest organizacyjnie dobrze poukładanym zespołem, potrafią atakować wysoko, potrafią nisko się bronić, skutecznie wyprowadzać groźne kontry. Mamy ich przeanalizowanych, no nie chciałem tutaj się rozwodzić, też myślę, że drużyna taka młoda, głodna i na pewno trzeba dołożyć, wznieść się na wyżyny, żeby zgarnąć 3 punkty. Tak jak powiedziałem, tam trzeba pokazać charakter. Myślę, że przez ten okres, który byłem w Widzewie, wiem, co to jest charakter widzewski i myślę, że dużo mam z tego charakteru. Także na pewno nie jedziemy tam tylko rozegrać mecz, czy nie przegrać, a jedziemy z nastawieniem, żeby wygrać na tak trudny teren, na tak gorący teren, ale myślę, że po to się jest trenerem. Warto być trenerem, piłkarzem, żeby rozgrywać takie mecze w takiej atmosferze. To jest naprawdę fajne przeżycie, fajne wyzwanie. Praktycznie wiemy, że tam już dawno wyprzedane bilety, także nic, tylko grać, cieszyć się, a też nie chcemy zawieść tej publiki czy naszych kibiców i jesteśmy nastawieni na granie. Chcemy grać, chcemy pokazać jakość, chcemy pokazać naszą też młodą drużynę, która ma wiele do powiedzenia i również chcemy postawić swoje warunki w Łodzi na Widzewie. Którzy z naszych zawodników niestety ze względu na kontuzję nie pojadą do Łodzi, bo w ostatnim czasie ta lista nam się troszeczkę powiększyła? No tak, Dawid Kurminowski dalej jeszcze się rehabilituje i z tego na dzień dzisiejszy Bartek Kutka też jest pod dużym znakiem zapytania, jednak ta skręcona kostka w meczu z Górnikiem Zabrze też jeszcze doskwiera i walczymy z czasem. A tak, no, większych tutaj urazów nie ma, dochodzą nowi zawodnicy, coraz trenuje z drużyną Bartoleski, być może znajdzie się w kadrze meczowej. Także ta sytuacja, no, jak w każdym zespole, jest już taka część sezonu, gdzie no, dochodzą kartki, dochodzą kontuzje, ale ja nie narzekam. Każdy, kto pojedzie, będzie miał szansę pokazać się. Na pewno tam musimy zabrać zdrowych zawodników, zawodników dobrze nastawionych, charakternych, bo tak jak powiedziałem, z Widzewem no, trzeba pokazać charakter, ale chcemy też pokazać umiejętności, chcemy pokazać nasz pomysł na granie i chcemy no, pokazać, że też stanowimy swoją wartość, pokazać swoje DNA Zagłębia, drużyny, która też się buduje, podobnie jak Widzew, i myślę, że czeka nas interesujące spotkanie. Fajne dla oka, bo grzechem by było nie stworzyć dobrego widowiska dla takiej publiczności. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.